Jesteśmy na przejściu granicznym w Zosinie. Warto powiedzieć, że tutaj ostatniej doby te granice przekroczyło prawie 8 tysięcy osób. I też dodam, że w ogóle ostatnia doba to było 45 tysięcy uchodźców, którzy trafili do Polski z Ukrainy na terytorium lubelskiego, czyli na tych wszystkich przejściach granicznych w województwie lubelskim. Tu w Zosinie również jest organizowana pomoc. Jest między innymi organizowana pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej. I od razu dodam, że rozmawiając z osobami, które próbują pomagać osobom, które tutaj przybywają, mówiły mi jedno, zapytane o to, czy czegoś potrzebują, co powinniśmy im dostarczać i w jakiej formie, powiedzieli, żeby nie dostarczać w żadnym wypadku ubrań, chociażby z tego względu, że tu widzimy dosłownie sterty ubrań, które, jak się dowiedziałem, zostały przysłane dzisiaj, a więc to jest tylko, tak to nazwijmy, jeden z wielkich transportów, które tutaj docierają i te ubrania, że użyję takiego kolokwializmu, po prostu nie schodzą. Ludzie nie dostają tych ubrań, bo trudno jest zweryfikować, czy są one czyste, trudno jest po prostu przekazać taką odzież, ale jednocześnie poproszono mnie, aby przekazać, że jeżeli macie Państwo możliwość przekazywania suchego prowiantu, jeżeli macie Państwo możliwość przekazywania nawet nie śpiworów, chociaż pewnie akurat nie w tym miejscu, ale koców, to zdecydowanie to jest taka pomoc, która jest bardziej przydatna niż właśnie ubrania, o których wcześniej wspomniałem. Tutaj również jest zorganizowany punkt medyczny, który przekazuje leki, przekazuje pomoc doraźną medyczną. Jest ze mną pani Sandra. Właśnie, jak wygląda ta pomoc medyczna i co wy dokładnie tutaj robicie, komu pomagacie, w jakiej formie? To znaczy tak, zbieramy wszystkie leki, które do nas trafiają przez ludzi, organizujemy transporty z naszych okolic, właściwie z całej Polski. Przychwytujemy to tutaj, zostawiamy leki, które są nam potrzebne tutaj, na miejscu. To są leki przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe dla dzieci, dla dorosłych i one bardzo schodzą. Brakuje nam ich ciągle, cały czas czekamy na dostawy. Pomagamy w sytuacjach, kiedy ktoś traci przytomność, mdleje, bo i tak się dzieje. Zazwyczaj jest to noc, kiedy ludzie tutaj... Nie mamy karetki na miejscu, mamy ratowników medycznych, których zdysponował nam koordynator z Przemyśla, ale nie mamy karetki, więc czasem to jest nawet 40 minut oczekiwania na karetkę z Hrubieszowa i wtedy tej pomocy udzielamy. Co jeszcze robimy? No podajemy tutaj przede wszystkim tym ludziom, którzy do nas zjeżdżają, którzy są osłabieni, te leki podajemy im. Mamy też zestaw kroplówek, które w razie czego nam ratownicy tutaj podłączają. Czyli zajmujemy się wszystkim tym, co jest związane z tą z medycyną, taką pierwszą pomocą, nie? To, co możemy z siebie dać. Ja zapytam jeszcze taką rzecz, bo wspomniała pani o lekach takich pierwszej potrzeby, tak to nazwijmy. Czyli jeżeli są jakieś leki, które możemy kupić bez recepty, oczywiście z ważnym terminem ważności kupione teraz, nie tak, że wyciągamy z domowej apteczki, tylko jesteśmy pewni, że tam jest termin ważności aktualny, to czym można do was takie leki przynosić, nie wiem, paracetamol, trudno jest mi teraz... Nie można, tylko trzeba. Nie można, tylko trzeba, czyli rozumiem, że jeżeli mamy leki, które mają aktualne, są ważne, nie są wydawane na receptę, to absolutnie warto takie leki dostarczać. Tutaj tak, potrzebujemy ich bardzo dużo. One schodzą i tutaj, jadą też na granicę, trafiają do ludzi, którzy stoją w kolejkach, którzy jadą za granicę, przewożą tam do kolejek od strony Ukrainy. To powiedzmy jeszcze raz wyraźnie, spróbujmy wylistować te leki. Jakie byłyby to leki, które jest pani w tym momencie wymienić? Przeciwgorączkowe dla dzieci i dla dorosłych, przeciwbólowe dla dzieci i dla osób dorosłych, wszystkie leki związane z takie uspokajające bez recepty też, które można kupić, są nam potrzebne, bo tutaj jest mnóstwo ludzi, o które o nie pyta. Leki na alergię, bo tych nam bardzo brakuje, ich trafia do nas najmniej, a zgłaszają się osoby, które przyjechały bez leków i dzieci mają alergię, nie mamy im czego podać. Co jeszcze? No tutaj głównie właśnie te przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. To jest to, co, bo to jest część trafia nam na Ukrainę, część zostaje tutaj. My się też tym dzielimy.
no i później nam brakuje tego na miejscu. I jeszcze zapytam o tę pomoc doraźną, która tutaj jest. Wspomniała Pani o tym, że trafiają tutaj osoby, które są wyziębione, zdarzały się omdlenia. Dużo jest takich przypadków i czy to dotyczy właśnie i dzieci, i dorosłych osób? Jak to wygląda na przestrzeni tych ostatnich kilku dni, kiedy tu działacie? Omdlenia zdarzają się bardzo często. Wczoraj na przykład był przypadek utraty przytomności, także takie rzeczy też się dzieją. Wtedy, no mówię, czekaliśmy 40 minut, pan tracił nam oddech na karetkę i wtedy my tutaj musimy działać. Jeżeli chodzi o dzieci, to zazwyczaj są to dzieci wyziębione z wysokimi gorączkami. My je tutaj ogrzewamy, podajemy leki i gdzieś tam na bieżąco sprawdzamy, jak, co się dzieje. Ewentualnie wtedy wyzywamy karetkę, bo wiemy, że z tymi karetkami też jest w tej chwili problem tutaj na tym terenie. Jasne. Bardzo dziękuję za informacje, w szczególności o tych lekach. No właśnie, w Zosinie sytuacja, jak widać, jest również trudna, ale ci ludzie, którzy tutaj pomagają, starają się w miarę możliwości odnaleźć się w tej sytuacji, pomagać osobom, które tutaj docierają z Ukrainy. Wspomnieliśmy o tym, że leki warto również dostarczać, tylko pamiętajmy o tym, że muszą to być leki, które zostały wyraźnie wskazane przez osoby, które tej pomocy udzielają. Paweł Kurek, Polskie Radio 24.pl.